Matko, ale mi się dzisiaj nie chce. Chcę wstawać. Makijaż oczywiście nie robię codziennie. W większości to jest jak mi się chce. Dzisiaj zrobię, żeby nikt nie krzyczał w komentarzach. No, bo nie masz makijażu. Dobrze. Dobra, dzisiaj jest mówienie i słuchanie. Ale wezmę też Hani w dział challenge, żeby powtórzyć coś na jutrzejszy egzamin. Proszę zejść mi z drogi. Idę. Barbara, no weź, bo drzwi tutaj otwieram. Z 10:30, zajęcia mam 9:00, wstałam o 7:40. Powinnam bez problemu zdążyć. Idziemy teraz na autobus. Autobus powinien być za 6 minut. Możliwe, że nie będzie, bo te tablice to są takie, wiecie, orientacyjne, one się często zmieniają. Typu autobus będzie 22 po, a za chwilę się zmieni na 30. Mam nadzieję, że nie. Matko, jedź, bo tu autobus ma wjechać, ja pieprzę, no. Gdzie ma autobus? Nie ma. Kurde, no miał już być. Spóźnię się. Dobra, jest. Czyła. Nie wiem, dokąd ci wszyscy emeryci jadą o godzinie 8 rano. Prawdopodobnie na rynek kupić jakieś warzywa. I to jest największy problem tego miasta, że góra emerytów zawsze zapycha komunikację miejską w godzinach porannych. Potem ludzie jadący do pracy mają problem, albo do szkoły. Dlatego jakiś czas temu w ogóle anulowano darmowe przejazdy dla emerytów w godzinach szczytu, bo jakby za dużo miejsca zajmowali. Ja miałam wyjątkowego pecha, bo była masa ludzi. Pomijam już to, że autobusy jeżdżą strasznie na hamar tutaj w Szanghaju, no bo inaczej to nigdzie by nie dojechały. Kultura jazdy w Chinach jest niestety bardzo nieładna, znaczy no nie ma tej kultury i autobusy muszą się wszędzie wpychać, żeby tylko dojechać na czas, gdziekolwiek. Dzisiaj niestety będę trochę spóźniona właśnie przez to, że ten autobus tak długo jechał i się spóźnił. Ale to nic mi się nie powinno stać przez to. Ja na uczelni oczywiście nie jeżdżę metrem, mimo że stacja jest właśnie po mojej prawej stronie. I jest dosyć blisko uczelni, na pewno bliżej niż ten przystanek autobusowy. Ale niestety metro jest dosyć problematyczne, bo raz, że jest z przesiadką, a dwa, że ta przesiadka jest na Ishan Road. A Ishan Road jest tam, ta przesiadka jest strasznie długa, dużo schodów jest i mi się nie chce. Jakby, no i pomijam już to, że metro jest jeszcze bardziej zatłoczone rano i wyjść stamtąd, no czasami się nie wyjdzie. I wychodzi tak, że na przykład się pojedzie jedną stację dalej, bo się nie dało wyjść taki butłok. Czasowo wychodzi na to samo, ale mimo wszystko ja wolę jednak autobus. A no, autobus jest tańszy. Autobus jest za 2 juany, a metro za 4. Szybko trzeba kupić jeszcze jakieś śniadanie w convenience store. Idziemy, bo jeszcze jestem spóźniona na 10 minut. Ale to nic, bo do 15 minut spóźnienia nie wpisują spóźnienia. Potem do pół godziny wpisują, a później już można nie przychodzić. I druga rzecz to jest taka, że można jeść na zajęciach i pić. Nikt sobie nic z tego nie robi. Patrzcie, jakie tam dziadki biegają za piłką. No na pewno są po 60. A tutaj codziennie ta sama grupa emerytów. Codziennie, każdego dnia gra w tenisa. I co, ciągle ci sami. Każdego dnia. No chyba, że pada, to wtedy nie. Dobra, tutaj.
już się skończyły na dzisiaj dla mnie. Jest godzina 12:15 i w tym momencie zaczyna się przerwa lunchowa, czyli nie ma teraz żadnych zajęć przez następną godzinę. Lunch trwa do 13:30 i ja przeważnie przychodzę tutaj sobie do kafejki się uczyć i coś jeść. Moje zajęcie się skończyło, ale ja jeszcze nie idę do domu, bo jutro mam test. I przydałoby się trochę przygotować, bo mam jakieś pierdoły. Nie krzyczyćmy tu. Ja się wolę uczyć tutaj niż w domu, bo w domu mam komputer, a tu nie mam. Więc będę powtarzać te znaki, będę pisać znaki i ogarniać gramatykę jakąś tam, żeby na jutro się przygotować. Normalnie po tej przerwie lunchowej, znaczy nie normalnie, ja w poniedziałek, wtorek i środę mam jeszcze zajęcia dodatkowe. W poniedziałek to jest ten. W poniedziałek to jest HSK 4, kiedy tam ćwiczenia przed testem. Wtorek jest jeszcze jedno zajęcie obowiązkowe po przerwie. I to jest bodajże czytanie i w środę mam aż dwa zajęcia dodatkowe. I to jest śpiewanie i szanghua, czyli język szanghajski. I to jest tyle. W czwartek i piątek nie mam zajęć po przerwie, więc wcześniej kończę o 12:15, a w piątek od 10:30. Chyba ta z mlekiem. Dobra, czas się pouczyć, bo nie chcę jutro zawalić egzaminu. W zeszłym tygodniu był egzamin z języka mówionego i udało mi się zdobyć 95%, bo akurat język mówiony nigdy nie był moim problemem. Potem zawsze jakoś się wygadam, a jeżeli chodzi o gramatykę i tak dalej, to są takie, wiecie, typowo oficjalne, rzeczy oficjalne. Tam są takie sztywne zasady i trzeba to jednak wykuć trochę na pamięć. Dobra, czas się uczyć. To jest ten podręcznik. Test jest od 1 do 6, czyli tyle. Czyli mniej więcej z połowy. Prawie, no. No tak, prawie połowa książki. Jest trochę znaków do wykucia, ale to już umiem mniej więcej. Wracamy do domu. Po drodze jeszcze trzeba będzie coś zjeść. Opowiem wam jeszcze coś zabawnego. Czy słyszeliście, że z okazji zjazdu Komunistycznej Partii Chin, który zaczął się wczoraj, znaczy w środę, nie można zmienić zdjęcia profilowego na WeChacie? Ej, serio. Zmiana zdjęć profilowych została zablokowana, nie można zmienić zdjęcia do końca miesiąca. Nie można. Powiem jeszcze tylko, że do domu wracam inną trasą, znaczy innym sposobem, innym środkiem transportu niż tu przyjechałam, bo większość ulic w Szanghaju, takich mniejszych, nie takich jak ta, że tutaj jest w ogóle czteropasmowa i tak dalej, większość mniejszych ulic jest jednokierunkowa i autobus, którym tu przyjechałam, w drugą stronę jedzie inną trasą, więc no nie da rady. Czy da rady, ale on daleko od domu się zatrzymuje, więc z powrotem jadę linią 71, która jedzie przez całą długość autostrady o nazwie 1 Road. Dobra, wysiadłam, teraz idziemy na autobus 24, który jest tutaj bardzo niedaleko. W ogóle to jest stare szanghajskie centrum wystawowe, nie wiem czy to widać, nie widać. Tu jest, kurde, no. O, tam. Tutaj było wesele Angie Baby i Huang Xiaominga. Nie wiem, czy kojarzycie, kim są te dwie osoby. Pierwsza para Chin, najpopularniejsza para celebrycka Chin. Tutaj było ich wesele z 1,5 roku temu, może 2 lata temu. Tak w ogóle to ta linia 71, czyli ten autobus, a tak właściwie to taki trolejbus, bo tam na górze jest trakcja i on jest napędzany energią elektryczną. To zostało otwarte z rok temu mniej więcej, chyba nawet trochę mniej niż rok temu. Na pewno mniej. Z 10 miesięcy temu. I wcześniej tutaj on jedzie przez całą ulicę Yan'an Road od Shenkun Bus Terminal do samego Waitanu, czyli do bandu, do rzeki Huangpu. I to wygląda tak, że kiedyś tutaj była po prostu sobie ulica dla samochodów i po pewnym czasie zabrano jeden pas, ten czerwony, to. I to jest tylko dla autobusu 71, tu nie może wjechać ani samochód,
ani inny autobus, tylko ten 71. Dlatego on tak dość szybko się porusza. Jakby nie musi stać w korku, no. Będzie za 4 minuty. Powiem wam, że te tablice są całkiem spoko, bo one pokazują rzeczywisty czas przyjazdu pojazdu, autobusu na podstawie GPS, bo GPS jest w autobusie, jakby mniej więcej to oblicza, kiedy będzie autobus. Jeżeli on stoi w korku, to to się zmienia i tak patrzysz, o, będzie za 5 minut, to zaraz się okazuje, że jednak za 15, to się zmieni. Ale problem jest taki, że tablice są wyłączone o jakieś tam, nie wiem, 21, a autobusy dalej jeżdżą i zostajecie bez rozkładu, bez niczego, bo nie ma papierowych rozkładów. I tak stoicie i czekacie, może przyjedzie, może nie. Okej. Okay. Można też płacić gotówką tutaj. O jest. Dobra, dojechaliśmy. Dzisiaj wyjątkowo pechowe te autobusy, było strasznie dużo ludzi. Czasami się zdarza, że mogę usiąść. No dzisiaj nie było szans kompletnie, ani w jednym, ani w drugim, ani nawet w trzecim. Co do autobusów, no to stawka jest stała, 2 juany za przejazd gdziekolwiek. Czy jeden przystanek, czy 10, czy kółko, czy całą linię, 2 juany za przejazd. Jeżeli zmieniacie linię na inną, to znaczy najpierw jedziecie jednym autobusem, a potem wsiadacie w drugi, musicie znowu zapłacić, nie ma biletów czasowych. Musicie znowu zapłacić 2 juany za kolejny i tak dalej, i tak dalej. No chyba, że macie kartę taką, no to można ją odbić na wejściu, znaczy, no, odbijamy kartę na wejściu, za pierwszy autobus 2 juany, za każdy kolejny po jednym. Można też płacić gotówką. Jest na wejściu taka skrzynka, 2 juany się wrzuca, tylko wtedy trzeba 2 za każdy, no nie ma zniżek. No ale wrzuca, wchodzicie na wejściu, pach, pach. Oczywiście tylko w monetach, nie ma, że papierku, bo są też jedne juany w papierkach. Tylko w monetach, nie wydają reszty, nie ma jakby. Musicie mieć monety, wrzucacie do skrzyneczki, 2 juany. Jest taki dźwięk, wrzucicie jedną monetę, to jest taki pik, jak drugą, to też jest taki pik, żeby kierowca wiedział, że zapłaciliście. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym widziała kogoś, że ktoś nie zapłacił za przejazd. Się wchodzi i albo się właśnie odbija kartę, albo się rzuca 2 juany i można jechać. To jest takie spoko, bo nie trzeba szukać biletu matów, nie trzeba kupować biletów, nawet jak ktoś nie jest z Szanghaju i nie ma karty miejskiej, no to można sobie wrzucić 2 juany i pojechać. Ja jestem w domu, nie mam dzisiaj nic do roboty za bardzo, no bo nauczyłam się już mniej więcej tak na ten test, który jest jutro. Jutro jest tylko, tak jak mówiłam, jest jedno zajęcie, czyli ten test i nic więcej, więc nie mam żadnych prac domowych na jutro już. Wypadałoby posprzątać, bo jako, że nie mam jeszcze, nie kupiłam, miałam iść do Ikei i jakby nie mam czasu w ogóle, nie kupiłam tego takiego wieszaka na pranie i tu się suszy. Już kiedyś mówiłam, że do sprzątania zawsze włączam jakiś podcast i dzisiaj to jest podcast Basi i Sławka z Singapuru o zaskakującej nazwie Basia i Sławek. Okej, okay, mieszkanie jako tako ogarnięte, czas zamówić jedzenie, bo już jestem trochę głodna, ale nie będę jeść za dużo, bo wieczorem jest teraz godzina w 3:30, o jakieś 20 będę jeść taką porządną kolację z pewnymi polskimi blogerami, którzy przyjechali do Szanghaju i ten. I nie chcę jeść nic ani takiego ciężkiego, ani nie chcę jeść za dużo, żeby się nie nażyć za mocno. Ja do zamawiania jedzenia używam jednej z kilku aplikacji dostępnych w Chinach i to jest aplikacja Elma. Dobra, to wezmę sobie ryż z tuńczykiem, taki sashimi. 50, ale mamy 15 zniżkę i tutaj są jeszcze jakieś koszty typu dowóz, coś tam, robi się 40, no i tu klikamy, gotowe, mamy 15:34, o 15:58 będzie, czyli 44, 54, 25 minut mają na przyniesienie mi tego na dowóz. Druga rzecz jest mapka, ja widzę tutaj, w tym momencie dopiero jedzie do miejsca, żeby odebrać jedzenie i potem przywiezie mi je do tutaj do domu. I mogę go podglądać, czyli jak zajedzie pod mój dom, to już będę widziała, że jest i... O, ciebie na... A, się się. To jest sashimi z
tuńczykiem, świeżym tuńczykiem oczywiście. To jest zupa miso prawdopodobnie. Napomnę jeszcze tylko, że dostawca dostarczył mi to w jakieś 13 czy nawet 12 minut. Wow, nowy rekord. Nigdy nie dostałam tak szybko jedzenia. Zawsze to jest około 20 minut, jeżeli restauracja jest gdzieś dalej, no to tak mówię, tak jak mówiłam, do 40, ale staram się zamawiać z miejsc, które są oddalone o jakby nie więcej niż kilometr, bo nie chcę czekać godzinami, chyba że to jest jakieś specjalne miejsce, które lubię i wiem, że jest trochę dalej, ale tak nie eksperymentuję raczej z dalszymi restauracjami, bo mi się nie chce czekać. Barbara, co ty tu kombinujesz? Barbara! Barbara! Dzisiaj na koniec dnia jemy jeszcze jedzenie z prowincji Xinjiang, czyli jedzenie muzułmańskie z północno-zachodnich Chin. Czy no separatyści ogólnie? Tak? No. U mnie na... Dobra, to jest koniec mojego dzisiejszego dnia. Mam tu jeszcze herbatę z karmelem z Indien. Nie lubię nagrywać spotkań ze znajomymi za bardzo, bo po prostu mi to psuje trochę to spotkanie. No, jakby no. I nie powiedziałam, że to tutaj dzisiaj jest. Dobra, to by było na tyle. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną przez ten cały dzień. Nie będę się już dzisiaj uczyć na egzamin, bo raz, że mi się już nie chce, a dwa, że myślę, że naprawdę wszystko umiem. I dziękuję, że mnie oglądaliście. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa. Ten kibel jest tutaj. A tu jest.